Coś mi dajcie na rękę. No ale dzisiaj sobie zrobimy taki kolejny poradnik właśnie dla osób niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o Androida. Dzisiaj pokażę wam czytnik ekranu TalkBack. Tak jak ostatnio poprzednio mówiłem, z innym mówiłem, pokażę wam właśnie program TalkBack. Właściwie nie program, bo to jest wbudowany w system Android. Więc to nie trzeba nic instalować, chociaż na niektórych telefonach może być niedostępny, bo ten TalkBack jest dostępny w sklepie Play. Ale to dobrze wam też linka dam. Ja akurat mam to do zainstalowane w systemie domyślnie, więc ja nie musiałem nic instalować. Z góry przepraszam tutaj za ewentualny szum, ale ja tutaj mam komputer włączony, ale ja też szum postaram się usunąć. Także nie powinna to wskazać, ale dobrze. Jedziemy. Teraz pokażę wam, powiem co to jest TalkBack, bo to jest takie narzędzie, takie nietypowe dosyć. Takie nieoczywiste działanie. TalkBack jest to tak zwany czytnik ekranu, czyli program, który odczytuje zawartość ekranu. Interpretuje zawartość ekranu i odczytuje jego treści. To się może głównie przydać osobom niedowidzącym lub niewidomym. Tak, więc głównie to jest dla osób niedowidzących i niewidomych stworzone, dzięki czemu mogą sobie używać telefonu z wadami wzroku, po prostu nie patrząc na niego, a słuchając syntezatora mowy. Nie? W systemie Windows jest też takie narzędzie, tylko tam się to nazywa narrator. Jak będziecie chcieli, też mogę zrobić taki bardzo szczegółowy film na temat narratora. Bo ja pokazywałem już w jednym z moich poprzednich filmów narratora, ale już w taki powierzchowny sposób. Ale to działa na bardzo podobnej zasadzie jak TalkBack, więc jak będziecie chcieli zainteresowani, będziecie narratorem. To w Windowsie 10 to mam, też mogę zrobić taki materiał. Tylko, że narrator jest dosyć prosty, tam nie ma takiej funkcjonalności, jest prosty w opanowaniu. A TalkBack wymaga po prostu takiego nauczenia się pewnych kwestii, jeśli chodzi o obsługę telefonu. Bo po jego aktywacji dzieje się, uruchamiają się pewne takie. Zmienia się sposób używania telefonu. Trzeba się tego nauczyć. Dobrze, także teraz zaczynamy, żeby nie przedłużać. Tylko jeszcze muszę coś zrobić, bo żeby to uruchomić, muszę coś zrobić, bo jednak zapomniałem o tym. Zaraz to powtórzę. Jestem z powrotem. Możemy zaczynać. Żeby się dostać do TalkBacka, trzeba włączyć, nawet ja zrobię film dla osób, które chcą skonfigurować osobie niewidomej albo niedowidzącej telefon do używania, dla niej. No jakby z oczywistych względów taka osoba niedowidząca czy niewidoma sama sobie może nie poradzić. Więc jest to poradnik, taka może bardziej demonstracja, jeżeli poradnik kierowany do osoby chcącej pomóc osobie niedowidzącej. Dobrze, to będzie taka mała uwaga. Kilka małych uwag ważnych. Po pierwsze, tego talkbacka, tym talkbackiem bawię się jakiś tydzień, więc tego jeszcze w pełni nie ogarnąłem. To będzie tylko bardziej taka demonstracja funkcji, jakie oferuje i sposobu, jak ten talkback działa, jeżeli jakiś konkretny już poradnik, bo ja z tego narzędzia nie używam na co dzień i nie będę używał na co dzień tego narzędzia, więc, bo nie mam takiej potrzeby, to będzie tylko taka demonstracja, ewentualnie poradnik, taki no bardziej na luzie. Po drugie, niektórych funkcjonalności TalkBacka nie ogarniam, nie czaję, więc nie będę w stanie omówić ich. No i po trzecie, po prostu niektóre funkcjonalności albo na moim telefonie nie działają, nie wiadomo dlaczego,
albo po prostu są niedostępne na moim telefonie, więc również ich nie pokażę. Niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne, zwłaszcza na starszych telefonach ze starszą wersją Androida. Ja mam akurat wersję 8.0, to jest miarę najnowszą. Nie jest to najnowsza wersja, ale miarę nowa, więc tutaj większość u mnie funkcji dostępnych, ale jeżeli taka osoba niedowidząca ma telefon z Androidem albo chce używać telefonu z Androidem na przykład 4.4 albo 4 albo 5.0, to nie tyle funkcjonalności, albo mogą być w inny sposób przekazane, przedstawione, albo mogą być niedostępne, albo działać inaczej. Ale nie dysponuję urządzeniem wystarczającym Androidem, więc nie jestem w stanie tego pokazać, nie przedemonstrować. Dobra. Idziemy, bo jak tylko się rozgadałem. Żeby się dostać do TalkBacka, wchodzimy do ustawień systemu. Szukamy zakładki ułatwienia dostępu albo dostępność, zależy od telefonu. Szukamy teraz zakładki związanej ze wzrokiem. U mnie się to na przypadku mojego telefonu LG V30 nazywa się to wizja. U ciebie może to się nazywać wzrok albo jakiś, albo po prostu będzie się na wierzchu tego TalkBacka. To sobie też się tak zdarza. Ja muszę wejść w zakładkę wizja i tutaj mam zakładkę TalkBack. Tu jest opis. Podziel się ustnie i opinią dotyczącą obsługi interfejsu użytkownika. No to ten opis jest taki trochę bez sensu. Nic nie wnosi, nie? Bo to jest tak, jakby chciał podzielić się opinią z producentem, nie? No ale to taki dziwny jest ten opis, ale to nieistotne. Tu jest właśnie ten opcja TalkBack. Wchodzimy do niej. I do góry to jest włącznik. Do góry na pierwsza opcja to będzie włącznik. Jeżeli będziesz miał problem ze znalezieniem tej opcji, no to pisz, to pewnie ci powiem, pomogę, nie? Więc włączymy sobie tego TalkBacka. I teraz jeszcze jedna uwaga, jak go uruchomię, to telefon będzie zacznie coś mówić. Syntezator będzie mowy, będzie wymawiał jakieś teksty. Także jak będzie trochę głośno, to najwyżej przyciszę, żebyście mnie też słyszeli, nie? I po prostu to, żeby po prostu byście słyszeli mnie i syntezatora mowy, jak to działa, nie? Dobra, włączamy. U mnie pojawia się jeszcze taki komunikat. Ja go wam przeczytam. TalkBack zbiera wprowadzone dane i wyłącznie z włączeniem haseł, na przykład dane osobowe, tak jak numer kart kredytowych, może również zbierać dane o działaniach na telefonie. No to oczywiście, to jest oczywiste, nie? Bo musi zbierać takie dane, żeby móc działać. Także proszę się tym nie przejmować. Niektóre opcje wymagające połączenia z internetem mogą się nie działać prawidłowo. No, z tego co ja patrzyłem, to wszystko działa normalnie, więc to w moim przypadku. Więc tutaj ja akurat nie miałem problemu, ale ty zwróć na to uwagę. Jeśli wyłączysz TalkBacka, niektóre funkcje, między innymi poniższe, zostaną wyłączone. Tu jest jakiś błąd, tu chodzi o włączenie TalkBacka chyba. A jeżeli włączysz TalkBacka, niektóre funkcje, między innymi poniższe, zostaną wyłączone. Tu jest błąd tłumaczenia. Jakaś literówka. Jak aktywujemy TalkBacka, to niektóre funkcje mojego telefonu zostaną dezaktywowane i będą niedostępne. Tu w przypadku tego komunikatu będą takie funkcje. Always on display, to wyświetlanie zegara na wyłączonym ekranie. Mini podgląd, to pomniejszenie ekranu do użytku jednym palcem. Switch access, to nawet nie wiem co to jest, więc się nie wypowiem. Wycisz wszystkie dźwięki, czy takiej opcji nie pójdzie wyciszyć z telefonu. Obszary sterowania dotykiem. No to jest jakaś opcja też dla niepełnosprawnych. W ostatnim filmie o tym mówiłem. Chyba. Tak, chyba wspominałem o takiej funkcjonalności. A jeżeli nie, to będzie w następnym filmie.
taka funkcja. To jest funkcja, która pozwala na ograniczenie dotyku, żeby można było ograniczyć obszar czuły na dotyk. Prostymi słowy mówiąc, dobra. I tych opcji nie pójdzie uruchomić, jak będzie to tak aktywny. Więc proszę zwrócić uwagę w przypadku telefonu, który konfigurujesz, żeby, jakie tam opcje są wypisane. Jeżeli taka osoba niedowidząca potrzebuje albo wymaga takiej opcji, która już była niedostępna będzie, to warto rozważyć jakąś alternatywę, bo ta opcja będzie niedostępna. Także proszę zwracać na to uwagę, na te komunikaty, bo wiadomo, osoby niepełnosprawne, niedowidzące mają różne potrzeby, więc należy zwrócić uwagę na jakieś tam alternatywy. Dobra, włączamy to w końcu, klikam na włącz i teraz uwaga, za chwilę odezwie się syntezatorowy. Także się nie wystraszcie. TalkBack włączony. TalkBack to czytnik ekranu przeznaczony głównie dla osób niewidomych i słabowidzących. Umożliwia on interakcję z urządzeniem przy użyciu komunikatów głosowych. Samouczek TalkBack. Dzwonek, głośność ustawiona na 45%. Ułatwienia dostępu wyświetla ustawienia głośności. Przeciągnij, aby odrzucić. Ustawienia głośności są ukryte. Automatyczne przejście do lekcji 1. Gdy funkcja czytanie dotykiem jest włączona, usłyszysz opisy elementów, które znajdują się pod Twoim palcem. Przesuń palcem po elementach na środku ekranu. Wybierz kolejno 5 elementów, by kontynuować lekcję. Dobra, to jest taki tutorial. On się uruchomi, jak pierwszy raz włączy TalkBacka. Ale ja sobie pozwolę go pominąć, ten tutorial, bo będę wam miał wszystko tłumaczył, jak to używać. Ale ty sobie możesz przejść przez ten tutorial, albo ta osoba, którą po prostu będziesz konfigurował, niech sobie spróbuje przejść przez ten tutorial. On będzie po prostu tłumaczył, co i jak działa, a ja będę tłumaczył, więc za ten tutorial sobie, my sobie ten tutorial pominiemy. Tylko teraz pytanie, jak z tego tutoriala wyjść, nie? No normalnie, wstecz, tak? Tak, ale jak teraz sobie klikniemy na wstecz palcem, raz, uwaga, wstecz. Wróć przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić, kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. Jak widzicie, bo zaznaczyła mi się taka ramka zielona, mi się pojawiła na obok przycisku wstecz i powiedziała mi, co zrobić, żeby aktywować ten przycisk. I to jest właśnie to, właśnie o to właśnie, o to właśnie chodzi w tym TalkBacku, że jak raz kliknie na przycisk, to on się aktywuje w taki sposób, że jest aktywny. A żeby go uruchomić, żeby go włączyć, żeby działanie wykonać, to trzeba dwa razy nacisnąć na ekran. Nie? To wtedy nam się wykona ta czynność, która jest aktywna. Więc teraz zrobię dwa razy, kliknę na ekran w dowolnym miejscu. Jak widzicie, było takie pyknięcie, to znaczy, że coś się cofnęło. I jeszcze raz mogę cofnąć, bo jest zaznaczone cofanie. Wizja. Nawiguj w górę przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Jeszcze raz się pojawiło, właśnie aktywowałem, wróciłem do ustawień wizja i dlatego powiedziałem ustawienia wizja, bo jestem w ustawieniach wizja. Także właśnie to tłumaczy nam, pisze, nie? Mówi, przepraszam. To, co się wyświetla na ekranie i automatycznie wyświetla, to znaczyło nam pierwszy element, bo tak się dzieje. I teraz tak, co zrobić, żeby zmienić element na inny? Żeby wybrać element. Żeby położyć to na stole. Przepraszam, tylko wrócę do was na chwilę, wyłączę sobie obrót ekranu, żeby mi się to nie obracało nic i do was wrócę, bo okazało się, że mam włączone obracanie ekranu, więc za chwilę do was wrócę. Przy okazji wam powiem, jak włączyć powiadomienia, żeby wyświetlić powiadomienia. Żeby wyświetlić powiadomienia, trzeba właśnie wykonać gest na ekranie. Palcem trzeba przesunąć najpierw w prawo, a potem w dół. Więc robimy w prawo, w dół.
Dane dotyczące powiadomień. Widok zwinięty. System Android. Aplikacja AZ Screen Recorder jest nad innymi. No, no bo jest... Działania rozwiń. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. No jak widzicie, zawsze to robi automatyczne jakieś powiadomienia z Androida. No odnośnie tego nagrywania, no bo jest na wierzchu, bo jest, no, bo jest w tle, razem z tym kotem, nie? Do nagrywania ekranu. Teraz to jest sobie, ja zaczynam sobie to nagrywanie, albo po prostu wrócę sobie, wyłączę ten autoobracanie ekranu tutaj przy was, bo to nie zaszkodzi, tak? No mogę tak zrobić, tak spokojnie. Żeby ponownie rozwiniemy te powiadomienia. Trzeba, żeby rozwinąć, trzeba zrobić dwoma palcami w dół, przesunąć. Szybkie ustawienia. Przesunąłem dwoma palcami w dół i rozwinąłem powiadomienia. Teraz sobie wyłączymy obracanie ekranu, więc za pomocą przesuwania palcem po obszarze ekranu znajdujemy ikonę, która odpowiada za obracanie ekranu. Więc klikamy w ekran i przesuwamy. Włącz Hi-Fi Quad DAC, no wyłącz Synrb, włącz przełącz, nie. Włącz tryb samolot, wyłącz przełącz, wyłącz automatyczne obracanie ekranu, włącz przełącz. Okej, okay, to jest kliknij to, dwukrotnie, by przełączyć, kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. Więc znalazłem to przez przesuwany palcem, taka osoba sobie może znaleźć taki element, jeżeli natrafi na niego, to po prostu musi puścić palcem, palec i musi dwa razy kliknąć na ekran w dowolnym miejscu. Pustym, bez żadnego przycisku. Najlepiej w tym samym miejscu, gdzie był palec. To wtedy sobie wyłączy, nie? To po prostu nie włączy sobie tego innego. Włącz. Wyłącz. Wyłączyłem obracanie ekranu, więc możemy kontynuować. Zmienię tego sobie powiadomienia poprzez wstecz. Żeby cofnąć, też można wykonać gest. Co jest moim zdaniem nawet wygodniejsze. Żeby cofnąć, trzeba przesunąć palcem. Najpierw teraz sobie skorzystam ze ściągi. Ja tutaj mam ściągę otwartą na komputerze, żeby się nie pomylić. Żeby cofnąć, trzeba wykonać gest. Wstecz, żeby wykonać wstecz, trzeba przesunąć palcem w dół, a potem w lewo. Widok rozwinięty. AZ Screen Recorder. The screen is being recorded. Tap here to stop. No, tak. Działania zwiń. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Nie udało mi się to zrobić, więc muszę jeszcze raz to zrobić spokojnie. Jeśli się nie uda, to się nie, to nic straconego. Trzeba to jeszcze raz wykonać. Czasami się to dzieje. Czasami się tak dzieje, jak jest dużo elementów na ekranie. Po prostu ten talkback źle to zinterpretuje i nie odbierze tego jako gest. Czasami się to tak dzieje. Widok rozwinięty AZ. Rozwiń przy... Dane dotyczące powiadomień. Cofnąłem, udało mi się cofnąć. Jeszcze raz. O. Wizja. Nawiguj w górę przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Udało mi się cofnąć do menu i teraz możemy kontynuować już normalną naszą pracę z talkbackiem. Teraz sobie wrócimy do ekranu głównego. Też można to zrobić to za pomocą gestu. Robimy to za pomocą gestu do góry palcem, a potem w prawo. Tak? Zobaczymy na ściągę. Do góry i potem w lewo. Przepraszam. Ustawienia na liście cztery elementy. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Dzwonek wyświetla ustawienia głośności. Przeciągnij, aby odrzucić. Przyciszyłem troszkę ten... Ułatwienia dostępu. Głośność ustawiona na 70%. Ustawienia głośności są ukryte. Dzwonek wyświetla ustawienia głośności. Przeciągnij, aby odrzucić. Przyciszyłem troszkę ten... Ułatwienia dostępu. Głośność ustawiona... Sześćdziesiąt pięć procent ułatwienia dostępu, element sterujący przewijania. 70% ułatwienia dostępu, dzwonek wyświetla 72% ułatwienia dostępu, element sterujący przewijania.
Ułatwienia dostępu. Głośność ustawiona na 70%. Ustawienia głośności są ukryte. Dobrze. Wróciłem na was, musiałem troszkę przyciszyć ten syntezator. Nowy artykuł na temat Microsoft Windows. Dobre programy Build 2019 Windows w końcu dostanie porządny terminal. No, no. To przyszło powiadomienie z dobrych programów, także jak widzicie, powiadomienia też czyta, ale w ustawieniach to można wyłączyć chyba. Także jeżeli powiadomienie z newslettera przyszło mi z dobrych programów, także to stąd właśnie przeczytało, bo przyszedł newsletter, nowy news na dobrych programach. Dobrze, ściszyłem troszkę sobie ten syntezator mowy, żebyście mnie też słyszeli. Także wrócimy sobie teraz do tego ekranu głównego. Do góry, a potem w lewo, bo po sobie rękę to będzie lepiej, wygodniej. Do góry, w lewo. Ustawienia na liście. Obszar roboczy, jedno z jednego. Nowa launcher. Szukaj przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. No, wykonało, zaznaczyło mi już pierwszy element. Nowa launcher to jest właśnie launcher, którego używam. Program, który odpowiada za pulpit. Także jakbyście nie wiedzieli, co to jest nowa launcher, to jest o tym też film na moim kanale. To sobie znajdziecie. Dobrze, teraz mamy ekran główny i teraz co? Tutaj możemy dostosować sobie do następnego elementu, możemy przejść też poprzez gest w prawo albo w lewo. To sobie jednym palcem. Przesuwamy w prawo. Następny element. W prawo. Wyszukiwanie głosowe. Przycisk. Aktywnić. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. Ułatwienia dostępu wyświetla ustawienia głośności. Przeciągnij, aby odrzucić. Ułatwienia dostępu. Głośność ustawiona na 80%. Ustawienia głośności są ukryte. Jak widzicie, można przesuwać też pomiędzy elementami, które można aktywować palcem albo w prawo. Folder muzyczne, folder foto, folder wideo, folder foto, folder muzyczne. Można tak przesuwać dwukrotnie, by uaktywnić. No przepraszam, że ja tak wam przerywam, ale to właśnie syntezator mówi i właśnie zależy mi też na tym, żebyście słyszeli, co ten talkback tutaj mówi, nie? Można tak przesuwać sobie właśnie palcem i przewijać pomiędzy elementami, aż taka osoba sobie znajdzie to, co chce. Jeżeli sobie znajdzie na przykład folder muzyczny albo jakikolwiek inny element, to sobie dwa razy klika palcem. Folder otwarty 4x5. Powieram. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. No i otworzyłem folder muzyczny i jak widzicie, dwa razy kliknąłem w dowolnym miejscu pustym i otworzył mi się folder muzyczny i od razu oznaczył mi się Power Amp. I mogę teraz po raz kolejny znowu przeżywać palcem. Muzyka. Chat Audio Plus. Pescago. Open FM. Spotify. Prymfon.pl. Shazam Encore. Tuba FM. Shazam Encore, Tuba FM, Radio Złote Przeboje, Planeta, Radio Z, Musiccast, Radio FM, Alstream, JBL Connect, VIPER4 Android FX. No, kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. JBL Connect, Alstream, JBL Connect, Alstream, Radio FM. Tak was. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Tak właśnie pokazuję wam, że wiem w tą i z powrotem, żebyście po prostu widzieli. Ja nie widzicie, jak ja przesuwam palcem po ekranie, bo nie mam takiej możliwości, ale ja was nie ukłamuję, polecam sobie włączyć tego talkbacka i się pobawić we własnym zakresie, a potem ewentualnie jak mojej rodzinie, osobę niewidomą albo niedowidzącą, żeby sobie ona spróbowała poużywać tego talkbacka, może jej się przyda. A teraz kontynuujemy. Następną rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, jest przewijanie list, bo jest to bardzo ważne. Otworzymy sobie jakąś listę, na przykład z ustawieniami, więc sobie szukamy elementu na pulpicie, sobie cofniemy w dół, a potem w lewo. Folder zamknięty. Szukaj przycisk. Szukamy teraz elementu. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. Wspomnę tylko, że przewijać można po prostu poprzez przesuwanie w prawo, a potem w lewo, a w prawo albo w lewo, albo po prostu przesuwając tak jednostajnie, po prostu tak jakby
bez przerwy, nie? Można przewijać też. Mam nadzieję, że się wiecie, o co chodzi. Teraz on to po prostu przewija z palcem po elementach, nie? To automatycznie też będziecie zobaczyć. Nie pojedynczo, tylko po kilka elementów na raz można też przewinąć. Pierwszy jeden kolumn. A nie udało mi się to, więc się wycofnę. Trzeba kliknąć folder, i tam można przewijać. Folder www, folder nasz, folder akcesoria. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić kontakty, wiadomości, Chrome, Dok, aplikacje, Dok. Aplikacje, strona jednego z pięciu. Apps, szukaj aplikacji. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Żeby teraz przewinąć właśnie ekran, bo jak widzicie, może słyszeliście, mam od 1 do 5, czyli mam 5 ekranów, 5 aplikacji, żeby sobie przewinąć listę, można dwoma palcami to zrobić. O, nie udało mi się. Właśnie aplikacje, jest. Strona 2 z 5. Nowa launcher. Szukaj aplikacji. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. To jest właśnie to, tych gestów trzeba się nauczyć, te gesty nie wychodzą, nigdy nie umiałem gestów używać specjalnie, więc proszę się nie hejtować za to, że mi coś tu nie wychodzi, ale po prostu to jest dla mnie rzecz taka nienaturalna, więc to może na to być taka nienaturalnie, używam w ten sposób tego telefonu, więc to takie dla mnie jest nienaturalne, ale postaram się to wam pokazać. Przewijać sobie listę można prawo albo w lewo, dwoma palcami. To umiejętnie zrobić. JBL Connect. Aplikacje strona 1 z 5. Aplikacje strona 2 z 5. Jak widzicie, robiłem to teraz dwoma palcami. I można też zrobić to jednym palcem za pomocą gestu. Moim zdaniem jest to wygodniejsze. Więc można to zrobić za pomocą gestu do przodu, w prawo, a potem w lewo. Prawo, w lewo. Chat Audio Plus. Wyświetlam elementy od 2 do 3 z 5. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. To jest trzecia strona. I można do tyłu cofnąć też, tylko najpierw w lewo, a potem w prawo. Lewo, prawo. Szukaj aplikacji. Aplikacje strona 2 z 5. Aplikacje strona 1 z 5. Wyświetlam elementy od 2 do 1 z 5. Widzicie, przesunąłem do tyłu, a do przodu to w prawo, a potem w lewo gest. Aplikacje strona 3 z 5. Wyświetlam elementy od 2 do 3 z 5. Tak, można sobie też właśnie te listy przewijać, poziome i pionowe w ten sam sposób. Wejdziemy sobie do ustawień, szukamy tych ustawień. To już przewijamy jeszcze raz do przodu, w prawo, a potem w lewo. Shazam Encore. Wyświetlam elementy od 3 do 4 z 5. Czy on mówi też, jakie są elementy wyświetlane na ekranie? Od 3 do 4, bo trzecia, od trzeciej strony do czwartej z 5 stron. Nie, no dlatego właśnie tak mówi. Wiadomości sieciowe. Wyświetlam elementy od 4 do 5 z 5. No ty od trzeciej do czwartej strony z 5, nie? Od czwartej do piątej z 5, przepraszam. No i teraz ustawień tutaj nie mamy, więc musimy do tyłu cofnąć. W prawo, w lewo, a potem w prawo. Wiadomości. Wyświetlam elementy od 5 do 4 z 5. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Zobaczymy, mamy ustawienia. Szukamy elementów. VLC. VIPER 4 Android FX. Ustawienia nowa. Ustawienia. Mamy. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Klikamy sobie dwa razy. Po prostu. Ustawienia. Ustawienia wyszukiwania. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. OK. I może szliśmy do ustawień. I teraz możemy tą listę, albo to jest za krótka lista, to przejdziemy do jakiejś innej listy. Znowu możemy szukać po prostu opcji, elementów poprzez takie przewijanie, takie prawo albo lewo. Więcej opcji, przycisk, wyświetlacz, jasność ekranu, ekran, blokada ekranu i bez...
rozszerzenia, smart, bateria, oszczędzanie, przechowywanie, pamięć, bateria, aplikacje i powiadomienia, rozszerzenia, smart, aplikacje i powiadomienia, informacje o aplikacji, powiadomienia. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Jak widzicie, tak to działa, można też to przewijać, a listę można przewijać całą również. Jak się dany element nie mieści, to ona się automatycznie przewinie. Rozszerzenia, smart, blokada ekranu i bez... Wyświetlacz, o. Jasność ekranu, ekran główny, motyw. Dźwięk, głośność, dzwonek, dźwięki powiadomień. Wyświetlacz, jasność, blokada ekranu i bez... Rozszerzenia, smart, aplikacje i powiadomienia, informacje o aplikacji, powiadomienia. Bateria, oszczędzanie energii, nie uwzględniaj w oszczędzaniu energii. Przechowywanie, pamięć wewnętrzna. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Jak widzicie, można tak sobie przewijać pojedynczymi machnięciami palcem, ale można też przewijać listę właśnie tym gestem prawo-lewo, tylko musi być dłuższa lista, żeby to działało. Uruchomię wam taki element, gdzie jest dużo opcji. Bateria, oszczędzanie, aplikacje i powiadomienia, informacje o aplikacji, powiadomienia. Klik. Aplikacje i powiadomienia. Dostęp specjalny na liście 6 elementów. Zezwolenia aplikacji. Dostęp zezwolenia. Domyślne aplikacje. Powiadomienia. Informacje o aplikacji. 108 zainstalowanych aplikacji. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Informacje o aplikacji. Nawiguj w górę przycisk. Nawiguj w górę to jest wstecz po prostu. Nie do góry. To jest przycisk wstecz. On się tak w Androidzie nazywa, nie? Do góry to strzałka po lewej stronie, nie? Dobra. Teraz mamy listę, gdzie mamy bardzo dużo różnych elementów i listę można przewijać też dwoma palcami. Góry do góry albo na dół, tylko że dwoma palcami to robimy. O, tylko nie... Wróć. No mówię. Informacje o aplikacji. Nawiguj w górę przycisk. Ja mówię, kliknij że... dwukrotnie, by uaktywnić. Ja mówię, że gestami Ja mam problemy z gestami, więc czasami niektóre mi nie wychodzą, ale właśnie to jak robię, to dwoma palcami. Ale jeszcze raz spróbujemy. Listę można przewijać tak, dwoma palcami. No właśnie. Wróć. Informacje o aplikacji. Nawiguj w górę przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. O. Ale jest takie odtwarzane, jest takie jak jest coraz bliższy dźwięk, to znaczy, że jest, coraz bliżej końca listy. A jak przebijamy w górę, to będzie takie od wysokiego do niskiego dźwięku, nie? Teraz wam spróbuję to pokazać. O, tylko znowu. Informacje o aplikacji. Nawiguj w górę przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Będę przewijał w dół. O, tak jest. Chcę teraz wyżej. A jak będę przewijał do góry, to wyjście do góry. No może słyszeliście te dźwięki. Informacje o aplikacji. Nawiguj w górę przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. To właśnie się też może przydać osobie zwłaszcza niewidomej, bo wtedy ona będzie wiedziała, że już jest koniec. A jak jest koniec listy, to jest takie stuknięcie, taki dźwięk stuknięcia na przykład w mebel. Zaraz wam pokażę, jak to brzmi. No właśnie, to ja mam z tym... Informacje o aplikacji. Nawiguj w górę przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Dobra. O nie, tutaj akurat nie ma takiego dźwięku chyba, ale powinien być takie stuknięcie. Dobra. Listę można przewijać w prawo, właśnie do przodu, do tyłu. Dwoma palcami, ale też jednym palcem. Po prostu najpierw w prawo, a potem w lewo. Prawo. Takie dźwięki to znaczy, że jest przewijanie, nie? Takie
potem takie pyknięcie. To jest właśnie dźwięk oznaczający przewijanie. LG Mobile 7 Planet. Pogoda 8,93 MB. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. No, bo ja mam aktywny jakiś element. Do tyłu można też tak przewijać. Najpierw w lewo, potem w prawo. Plus online. OnDrive. Manager plików 17 i konto LG 4,13 MB. No, no, kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Dobrze, nie będę was zmęczył, bo to jest proste do opanowania. Kolejną rzeczą, którą chciałbym pokazać, dosyć ważną, są tak zwane menu. Bo Google Talkback, bo rozpoczęło Google ten mechanizm, Talkback zawiera tak zwane dwa menu kontekstowe. Są to menu globalne i menu lokalne. Teraz wrócimy tylko do ekranu głównego i wam pokażę, o co chodzi. Jak wrócić do ekranu głównego? Możemy po prostu znaleźć element wstecz. Wróć przycisk poza listą. Ale kliknij można... dwukrotnie, by uaktywnić. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. Ale można też wykonać gest. Ja polecam się nauczyć. Polecam nauczyć tą osobę niewidomą, czy niedowidzącą, używać gestów. Bo to jest nie dość, że będzie szybsze, to jeszcze z czasem okaże się, że będzie to wygodniejsze. No chyba, że po prostu nie umie, nie potrafi, no to może po prostu sobie znaleźć jedno. Guzik i go po prostu uaktywować dwa razy klikając w ekran. Aplikacje i powiadomienia. Informacje o aplikacji. 108 zainstalowanych aplikacji na liście 6 elementów. Wrócę sobie Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. No jeszcze tylko dopowiem, że ten talkback pokazuje też i mówi liczbę elementów na liście, czy tam na ekranie. Także fajna też taka dodatkowa informacja. Żeby wrócić do ekranu głównego, robimy gest do góry, potem w lewo. Aktualizacja aplikacji. Trochę do ręki, bo tak mi będzie lepiej. O. Obszar roboczy, jedno z jednego. Nowa launcher. Szukaj przycisk. I teraz pokażę wam ten menu. By uaktywnić, kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. Najpierw pokażę wam menu globalne. Żeby wykonać menu, uruchomić menu globalne, trzeba wykonać gest. Gest w dół, a potem w prawo. W dół, prawo. Folder gry. Alert globalne menu kontekstowe. Czytaj od góry na liście 10 elementów. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. No, menu globalne, tak jak sama nazwa wskazuje, to jest takie menu główne i ono zabiera funkcje, które... funkcje samego talkbacka. Jego zawartość tego menu zawsze jest ta sama. Niezależnie od tego, czy taki element jest wybrany. A menu lokalne zabiera funkcje, na których można operować przy wybranym elemencie. Na przykład, jeżeli wybierzemy sobie ikonkę albo jakiś suwak, to będą opcje dotyczące tego suwaka i tej ikonki. Ale najpierw omówimy menu globalne. I tu możemy odczytać od góry, czy jak sobie to klikniemy. Nowa launcher. Alert, nowe opcje sterowania ciągłym czytaniem. Po wybraniu czytaj od góry lub czytaj od następnego, możesz przechodzić do poprzedniego lub kolejnego elementu podczas czytania tekstu. Dzięki temu można łatwo pomijać elementy lub wracać do poprzednich. No to już tego tłumaczył nie będę, bo to fajnie wszystko wytłumaczyli, że tłumaczyło nam, nie? Więc już o tym nie będę mówił, można przewijać właśnie te czytanie, ale jeżeli sobie to uruchomimy, to automatycznie będzie czytało wszystko po kolei, od pierwszego elementu do ostatniego. OK. Tylko sobie odznaczę to, żeby nie pokazywało mi jego komunikatu już. Zaznaczono, zawsze pokazuj ten komunikat, pole wyboru. Kliknij dwukrotnie, by przełączyć. Nie zaznaczono. OK, przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Szukaj przycisk. Nowa launcher. Wyszukiwanie głosowe, przycisk. Folder muzyczne, folder foto, folder wideo, folder internet, folder akcesoria, folder narzędzia, folder gry, folder www, telefon dok, kontakty dok, wiadomości dok, Chrome dok, aplikacje dok. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. No jakby tutaj przeczytało nam po kolei wszystko,
takie ty, takie ty, to było właśnie zakończenie, taki był dźwięk takiego stuknięcia, to właśnie był dźwięk zakończenia, że jest ostatni element, już więcej opcji nie ma. Dalej w tym menu mamy takie opcje. U góry w prawo, tak? Menu globalne. Żeby skorzystać z systemu, w dół, a potem w prawo. Folder narzędzia. Alert globalne menu kontekstowe. Czytaj od góry na liście 10 elementów. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Czytaj od następnego elementu, to jest dokładnie to samo, co czytaj od góry, tylko od wybranego elementu będzie czytało. Powtórz ostatnią wypowiedź, co nam powtórzy to, co opowiedziało. Przeliterowanie, można przeliterować nawet wypowiedź. Przeliteruj ostatnią wypowiedź. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Wielka litera FOLDER dwukropek spacja wielka litera NARZNDZIA. Nowy wiersz. No, to nam wypowiedziało, bo przeliterowała wyszukiwanie w Google. Ten element jest zaznaczony tą zieloną ramką. Kurczę, nie mogę tego gestu wykonać, nie umiem. W prawo, a potem nie. Wstecz, ekran główny, w górę, a potem w lewo. Tak, ale menu globalne, w dół, a potem w prawo. Alert globalne menu kontekstowe. Czytaj od góry na liście 10 elementów. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Dalej możemy skopiować tę wypowiedź do schowka. Wyszukiwanie zawartości ekranu, no to fajna rzecz, to jeżeli sobie wybierzemy jakiś element na stronie internetowej, jakieś hasło, to możemy wyszukać to w Google. Ja już nie będę tego wam pokazywał, bo będzie to zajmowało wieki. Ja polecam, żeby zapoznać z własnym zakresie, pobawić się, żeby tam film nieco wieki wieków. To po prostu pokażę tylko wam te opcje, nie będę ich pokazywał wszystkich. Ustawienia talkbacka, to sobie oczywiście je omówimy. Ustawienia zamiany tekstu na mowę, tutaj syntezy mowy. Języki, można wybrać inny język, ja oczywiście mam ustawiony polski. I ściemnianie ekranu, to jak sobie to wybierzemy. Ściemnij ekran. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Nowa launcher. Alert, przyciemnić ekran. Na pewno chcesz przyciemnić ekran. Tak. Ok, przycisk. Ekran przyciemniony. Nowa launcher. Strona główna. Jak widzieliście, ekran mi się przyciemnił i mam taki teraz przyciemniony i mam napisane te informacje. On będzie czytał jakieś powiadomienia czy coś, ale nie będzie wyświetlał pokrytą. Przesuń palcem w dół, a potem w prawo, aby otworzyć menu kontekstowe. Podświetl go. Wybierz rozjaśnij ekran i kliknij dwukrotnie. No. Opcję przyciemnienia ekranu możesz zmienić w ustawieniach talkbacka. No, to można też sobie tam skonfigurować. Tak, żeby podjaśnić, to trzeba otworzyć globalne menu, tutaj do góry, a potem w prawo. Otworzyłem do ręki. Alert lokalne menu Nie, kontekstowe. lokalne otworzyłem. Anuły. Nowa launcher. W dół, potem w prawo. Alert O, globalne menu kontekstowe. Czytaj od góry na liście 10 elementów. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. do góry, a potem w prawo to jest menu globalne. A na dół, nie, na odwrót. Na dół, potem w prawo to jest globalne menu, a do góry i w prawo to jest lokalne chyba. No to ja tam mam, ja wam dam tam wypiskę gestów, sobie zapoznacie się na spokojnie w własnym zakresie. No i mamy właśnie rozjaśnienie ekranu, sobie rozjaśnimy. Nowa launcher. Szukaj przycisk. Wyszukiwanie głosowe przycisk. Folder muzyczne. Folder foto. Folder wideo. Wybrałem czytanie od góry, od początku, chyba, więc jeszcze raz w dół, a potem w prawo. Folder narzędzia.
folder narzędzia. No, to po prostu jest... dwukrotnie, by uaktywnić. Wszystkie elementy są aktywne, tylko że niewyświetlane są na ekranie. Alert globalny. Rozjaśnij ekran. Nowa launcher. Jasność ekranu przywrócona. Dobra, i kontynuujemy. Kolejną rzeczą, którą bym chciał przekazać, jest tak zwane właśnie to menu lokalne. To już zależy od wybranego elementu. Na przykład, jeżeli sobie zaznaczymy tekst, to tam będą opcje do nasze kopiowania, wklejania, wycinania. Sobie zaznaczymy, jak już wejdziemy do przeglądarki internetowej zaraz. Albo do notatek. O, bo tam będę chciał wam pokazać jeszcze jak edytować tekst. Więc przejdziemy sobie tam moich notatek tam. Przygotowałem jakąś przykładową notatkę w aplikacji Quick Memo Plus. Więc mam ją w akcesoriach, więc szukamy akcesorii. Folder, akcesoria. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Jest, więc klikamy. Folder otwarty 4x3. QR Droid. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Szukamy Quick Memo Plus. Nagryw Quick Memo Plus. Jest. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Quick Memo Plus. Folder zamknięty. Quick Memo Plus. Otwórz panel nawigacyjny, przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Okej, okay, więc wybieramy, szukamy notatki, którą tutaj mam. Zaznaczamy, w sposób, by jeździmy palcem po ekranie i szukamy tego, o co nam chodzi. Ja wybiorę notatkę edycja. Edycja, dwukrotnie dotknij, aby wyświetlić notatkę. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. No właśnie, bo można też przytrzymywać, po prostu dwukrotnie, dwa razy klikając i raz kliknąć krótko, a potem już przytrzymać, nie? Raz, dwa i przytrzymujemy. Edycja, nagłówek, na liście, dwa elementy. No i nam się otwierają opcje, które są dostępne po przytrzymaniu palcem, nie? Palca. Ja sobie cofnę, czyli w dół, w lewo. Quick Memo Plus. Edycja, dwukrotnie dotknij, aby wyświetlić notatkę, kolumna 1 w siatce, 5 wierszy, 2 kolumny. No, bo kliknij jest... dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. 5 wierszy, no to akurat tak dziwnie to interpretuję, to mam 5 notatek, i on to interpretuje od jako wiersze. No to już zależy, to już niektórych elementów po prostu nie ten talkback nie interpretuje prawidłowo, więc należy po prostu zapoznać się z tym, jak to działa. Jeżeli chodzi o wybrane aplikacje, bo nie, w przypadku niektórych programów, na przykład takich mniej popularnych, czasami ten program odczytuje coś nieprawidłowo, bo to po prostu to jest zwykły syntezator mowy i on czasami może odczytywać coś nieprawidłowo, to jest oczywiście naturalne, więc proszę się tym nie stresować, czy coś się nie działa. To jest po prostu program i on czasami nie interpretuje tego jak człowiek, bo to wiadomo, to jest komputer, program oprogramowanie, więc czasami coś nie tak jak trzeba interpretuje. Ale nieważne, wracamy do tej edycji. Dwa razy mamy wybraną, więc klikamy dwa razy. Pole edycji. Zapisz przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Mam wybraną edycję, tą notatkę. I teraz mam tutaj napisane słowo edycja. I teraz sobie najadę na to pole, znajdę pole po prostu edycji, przesuwając po prostu w dowolnym kierunku palcem po ekranie. Edycja, pole edycji. Dwa razy klikamy. Albo pokażę wam to menu teraz. Lokalne. Żeby otworzyć menu lokalne, wykonujemy gest. Lokalny to jest w górę, a potem w prawo. Biały. No biały to akurat czyta biały, bo jest tutaj kolor strony wybrany w notesie jako biały. I on to interpretuje jako biały. Więc to już zależy, to co on odpowie, to zależy od aplikacji. Na przykład no, w tym notatniku czyta, że to jest biały, a na przykład w innym notatniku będzie czytał, że to jest pusta strona, albo jakieś inne elementy. To już zależy w inny sposób. To już zależy od aplikacji. Tak, jaką rozumie aplikację, nie? Otwartą. Edycja, pole edycji.
Zapisz przycisk. Edycja, pole edycji. Biały. Oj Boże. Edycja, pole edycji. Kliknij dwukrotnie, by wpisać tekst. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. No. Biały. No i to jest... Edycja, pole edycji. Alert lokalne, menu kontekstowe. O. Opcje edycji na liście, dwa elementy. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. To jest menu lokalne. Jego treść zależy od wybranego elementu. My wybraliśmy sobie pole tekstowe, więc tutaj mamy opcję edycji i nawigacja. Teraz o nawigacji też powiem, ale na razie ogarniemy te pole tekstowe. I tu mamy opcję edycji i nawigacja. Po kolei, na tej opcji edycji mamy zaznaczone, więc klikamy sobie wybrane, więc klikamy sobie dwa razy w dowolnym miejscu. Alert opcji edycji. Przenieś kursor na początek na liście, cztery elementy. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. No i tu możemy właśnie za pomocą tego menu przez przesuwanie palcem wybrać odpowiednią opcję i nam tę opcję wykona. Przenoszenie kursora na początek tekstu, pola na koniec. Zaznacz wszystko. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Możemy zaznaczyć wszystkie, cały tekst. Rozpocznij tryb zaznaczania. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Zaznaczę tryb zaznaczania zrobić. To jak sobie go teraz aktywujemy, to będziemy mogli zaznaczać tekst za pomocą klawiszy głośności. To jest, jeżeli chodzi o tego talkbacka, to moim zdaniem jest to najwygodniejsze zaznaczanie. O je jedyny sposób, żeby zaznaczyć tekst, bo innego sposobu nie znalazłem, więc to jest chyba jedyny sposób. Oczywiście jest opcja zaznaczania wszystkiego od razu, ale pokażę wam teraz ten tryb zaznaczania, więc teraz uruchomimy sobie dwa razy. Tryb zaznaczania włączony. Pole edycji. Teraz możemy sobie za pomocą klawiszy głośności góra i dół. Dzwonek wyświetla ustawienia głośności. Przeciągnij, aby odrzucić. Co? Ustawienia głośności są ukryte. Biały. Biały. Edycja. Biały. Biały. Edycja, pole edycji. Biały. Ułatwienia dostępu wyświetla. Edycja, pole edycji. Kliknij dwukrotnie, by wpisać tekst. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. Ustawienia głośności. Biały. No właśnie, to jest. Edycja, pole. Alert lokalne, menu kontekstowe. Alert opcje edycji. Przenieś kurs. Zaznacz wszystko. Zaznacz, rozpocznij tryb zaznaczania. Pole edycji. Tryb zaznaczania. Biały. Ja wam pokażę to na Wordzie. Ułatwienia dostępu. Głośność ustawiona na 80%. W niektórych programach ten tryb zaznaczania nie działa. Tu akurat to nie funkcjonuje. W Wordzie to działa. Więc otwieramy Worda, zamkniemy sobie ekran główny, włączymy, czyli do góry, a potem w lewo. W górę, a potem w lewo, no. W górę, a potem w lewo. Nowa launcher. Szukaj przycisk. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić. Naciśnij przycisk wyboru i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. Znajdujemy sobie Worda. Ja go mam w narzędziach, więc szukamy narzędzi. Folder narzędzia. Kliknij. Folder otwarty 4x5. FTP server pro Wi-Fi. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Add Word. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Folder zamknięty. Word. Wyszukaj przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Wybieramy sobie Worda. Nowy przycisk. Nowy dokument. Nowy. Word. Pusty dokument. Kolumna jedna. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Trwa wykonywanie o zawartość strony jednej, pole edycji. Word. Zamkniemy sobie klawiaturę. Żeby ją zamknąć, to trzeba wykonać gest cofania, czyli w dół, a potem w lewo. Zawartość strony jednej, pole edycji. OK. Teraz tu sobie możemy coś możemy napisać. Po prostu klikając dwa razy pole. Wyświetlanie klawiatury. A?
Stan systemu. Zmień klawiaturę. Polski. Klawiatura LG. I teraz jak będziemy przesuwać palcem po klawiszach. Wielka litera S. Wielka litera D. Wielka litera Z. Shift wyłączony. Wielka litera Z. A. A. S. S. F. G. G. H. J. U. U. F. G. H. B. B. A. S. S. F. G. H. J. J. K. E. Usuń. S. F. G. H. J. K. K. B. R. R. F. G. H. Y. Y. F. G. H. B. B. F. G. H. U. U. F. G. H. J. J. F. C. F. Spacja. Zasubskrybuj. Jak widzicie, tak można pisać, może sobie taka osoba pisać, no trwa to wieki, ale tak może przesuwać sobie parkanie, jak natrafi na klawiaturę, to będzie mówiło jej, że litery, jak natrafi na przykład A, to musi puścić w tym miejscu palec, to pisze jej się A, jeżeli chodzi o Polskę, albo Z, albo S, to dobrze, zależy jaką literę chce pisać, nie? Cofnąć też tak może, jeżeli natrafi na backspace, to może cofnąć sobie też, jeżeli chodzi o polskie znaki, tak jak on, q, z, z, l, okreskowane, l, q, z, z, to niestety nie wiem jak to, nie czaję tego, więc nie jestem w stanie tego pokazać, bo nie wiem jak wprowadzić polskie litery, jak ktoś wie, bo w normalnym trybie po prostu wystarczy przycisnąć palcem na A, na przykład i wskakuje nam O, albo małpa, nie? Znak małpy. Zależy jak tutaj sobie przesuniemy, nie palcem. Czy na małpę, czy stawimy palec, czy na O. To już zależy, jak zrobimy. Ale w przypadku talkbacka tutaj nie mamy opcji. Nie widzę, jak ja przytrzymuję na A, to mi się nie pojawia to takie menu, gdzie mogę wybrać on. Więc u mnie to też nie działa. Albo nie, po prostu nie ma takiej możliwości, ja nie wiem. Jak ktoś wie, to nie pisze. Jeżeli chodzi tak o to pisanie, to idzie pisać sobie w ten sposób, nie? Mazać, że idzie, legnajecie na backspace'a. F, L, usuń. A? F, G, spacja, zasubskrybuj. Oczywiście, proszę bardzo, niech zróbcie to oczywiście. Mój kanał zasubskrybować, proszę, po więcej. A jeżeli chodzi o teraz kopiowanie i edytowanie. W tym przypadku otworzyłem Worda, więc tutaj możemy sobie szukać edycji też. Mamy tutaj pasek i możemy edytować. Nie zaznaczono pogrubienie, przełącz. Nie zaznaczono kursywa, przełącz. Nie zaznaczono podkreślenie, przełącz. Oczywiście tak można kliknij robić. Kliknij dwukrotnie, by przełączyć, kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. No ale żeby wyedytować, trzeba ten tak zaznaczyć, nie? No to zaznaczyć można tak, po prostu trzeba kliknąć najpierw edyt, aby znaleźć pole edycji. Dokument 5 do. Zawartość strony jednej, zasubskrybuj. Pole edycji. Działania uruchom menu kontekstowe, kliknij dwukrotnie, by wpisać tekst. Ten program, ten TalkBack jeszcze generuje wibracje telefonu, dzięki temu też ta osoba wie, że się coś wybrało, że się coś dzieje. Także na nagraniu będzie słychać takie buczenie, ale to przez to właśnie, że ten telefon wibruje. Także dobrze, mamy wybrane pole edycji i teraz otwieramy menu lokalne za pomocą gestu. Najlepiej sobie schować klawiaturę za pomocą gestu cofania, czyli w lewo, a potem w dół. W dół, a potem w lewo, przepraszam. W dół, a potem w lewo. Wyświetlanie klawiatury. Zamknij, wróć przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie... Zawartość... Wyświetlanie klawiatury. Stan systemu. Zmień klawiaturę. Polski. Klawiatura LG. No, dało ukryj mi się klawiaturę. Cofnąć. Word. Wyświetlanie klawiatury. Stan systemu. Zmień klawiaturę. Polski. Klawiatura LG. Cofamy sobie za pomocą gestu cofania. W dół, a potem w lewo. W dół, w lewo. Zawartość strony jednej. Zasubskrybuj. Pole edycji. I teraz otwieramy sobie menu lokalne.
Czyli w górę, a potem w prawo. Jest. Pyk, pyk. Alert lokalne, menu kontekstowe. Opcje edycji na liście trzy elementy. Mamy opcję by uaktywnić. Edycji, działania i nawigacja. Edycję, chcemy edytować tekst, sobie go sformatować. Więc musimy go zaznaczyć. Więc zaznaczanie jest w opcjach edycji. Więc wybieramy opcję edycji. Działania, opcje edycji. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Alert opcje edycji. Przenieś kursor na początek na liście cztery elementy. Tak, kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Najlepiej to zrobić, bo żeby udało nam się zaznaczyć, musi być kursor na początku oczywiście, chociaż niekoniecznie, ale możemy to zrobić. Możemy przenieść kursor na koniec, zaznaczyć wszystko, albo rozpocząć tryb zaznaczania. Ja tak zrobię, to ostatnie uruchomimy. Przenieś, zaznacz, rozpocznij tryb zaznaczania. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Uruchamiamy. Word. I teraz możemy za pomocą klawisza głośności. Dzwonek wyświetla ustawienia. Dokument 5 DOC. Dokument 5 DOC. Ułatwienia dostępu. Głośność ustawiona na 80%. Chyba, naciśnij chyba. Przy... Alert lokalne, menu kontekstowe. Opcje edycji. Alert opcje edycji. Przenieś ku... Word. Początek pola. Zasubskrybuj. Alert lokalne, menu. Alert opcje. Word. Początek pola. Zasubskrybuj. Shift włączony. Shift wy... Alert lokalne, menu kontekstowe. Alert przenieś, rozpocznij tryb zaznaczania. Word. Tryb zaznaczania włączony. O, teraz się udało. No, czasami trzeba po prostu wybrać, najpierw trzeba wybrać pole tekstowe, a dopiero potem można wybrać tryb zaznaczania. Jeżeli powie nam, że jest tryb zaznaczania włączony, to możemy za pomocą klawiszy głośności... Zawartość strony jednej, zasubskrybuj. Pole edycji. Ułatwienia dostępu. No i przez dokument 5 DOC. Dotknąłem. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Palca i ułatwienia dostępu. Wyłączyło, głośność ustawiona na 85%. Ustawienia. Próbujemy tak to zrobić. Próbuję tak. Alert lokalny. Alert. O. Rozpocznij. Word. Tryb zaznaczania włączony. O. Dzwonek wyświetla ustawienia głośności. Przeciągnij, aby odrzucić. Ustawienia głośności są ukryte. Dzwonek wyświetla ustawienia głośności. Ustawienia głośności są ukryte. Wyświetlanie klawiatury. No, to stan systemu. Powiem. Wróć przycisk. Zawartość strony jednej. Zasubskrybuj. Pole edycji. Alert lokalne, menu kont. Alert op. Rozpocznij tryb za. Word. Tryb zaznaczania włączony. Zawartość strony jednej. Zasubskrybuj. Pole edycji. Ułatwienia dostępu. Głośność ustawiona na 90%. Działania. Uruchom menu kontekstowe. Kliknij dwukrotnie, by wpisać tekst. Dokument 5 DOC. Dokument 5 DOC. Ułatwienia dostępu. Głośność. No, zawartość strony jednej. Zasubskrybuj. Pole edycji. Czasami okazuje się, że czasami ta funkcja trybu zaznaczania wariuje. Czasami jak, bo to się robi klawiszami głośności. Jeżeli to nie działa, tak jak teraz widzicie, to najpierw polecam najpierw spróbować uruchomić właśnie to pole, zaznaczyć pole tekstowe, wybrać sobie menu lokalne, czyli właśnie tego z opcjami edycji. Alert lokalne, menu kontekstowe. Tak. Zaznaczyć. Alert opcje edycji. Przenieś kursor na początek na liście cztery elementy. Zaznaczyć wszystko. Kliknij dwukrotnie, by... Word. Wyświetlanie klawiatury. No właśnie, teraz nie zrobiłem, zawartość strony jednej. Zasubskrybuj. Pole edycji. Alert loka. Alert opcje edycji. Przenieś kursor na początek na liście cztery elementy. Zaznacz wszystko. Word. Zasubskrybuj. Wybrano. Shift włączony. No, teraz nam zaznaczyło. Trzeba wybrać zaznacz wszystko, a potem wskazać.
wskazać pole tekstowe i teraz jak mamy zaznaczone wszystko, to możemy za pomocą klawiszy głośności prawdopodobnie, bo tak czytałem w internecie, że tak można zrobić, ale nie testowałem, dopiero teraz to robię. Zobaczymy. Dzwonek wyświetla ustawienia głośności. Dokument 5 doc. Zawartość strony jednej. Zasubskrybuj. Pole edycji. Usunięto. No dobra, spróbujemy jeszcze gdzieś indziej. Nowa launcher. Wyszukiwarce tutaj do góry. Alert lokalne menu kontekstowe. Domyślny na liście 4 elementy. Anuluj. Nowa launcher. Szukaj przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. No ale widzicie, to zależy pewnie od aplikacji. To uruchomimy przeglądarkę internetową. Chrome Doc. Tak? Chrome. Talkback pisanie polskich. Szukaj w Google Component Webview. 100%. Dobra, mamy stronę jakąś otworzoną i spróbujemy zaznaczyć tekst jakiś. Dzięki aplikacji Talkback Nawigacji po telefonie HTC 10 towarzyszą odtwarzane komentarze. Alert lokalne menu kontekstowe. Domyślny na liście 9 elementów. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. To tego się nie da zaznaczyć. Z pomocą menu lokalnego. No to wam powiem, że jeszcze tego nie ogarnąłem. Wiem, że za pomocą pola tekstowego można zaznaczać, bo mój działał. Anuluj przycisk poza listą. Więc, Chrome. Dzięki aplikacji Talkback Nawigacji. Konfigurowanie. https://www.google.com/search. Safe równa się Active i Client równa się MS Android LGRFV1 EA równa się 1 kukskie podkreślenie IRGTAM4 RIKKI Q równa się Talkback plus pisanie plus polskich i OK równa się Talkback plus pisanie plus polskich IGS podkreślenie L równa się mobile GWS BIS SERP. 24037 39685.02.0.1277509. No. Dobra, stop. Czyta nam jakiś adres strony internetowej. Ale dobrze, zaznaczymy sobie to pole. Dwa razy klikając, tak. Usuniemy sobie tekst. Tu obok jest usuwanie. Wyczyść wpisany tekst, przycisk. Okej, okay. I teraz wrócimy do tego pola. Edytowanie, wyszukaj lub wpisz adres internetowy, pole edycji. T. Talkback pisanie polskie. T. Zastępuje ogbek pisanie po S, R. H, J, K, usuń. Usunięto R, T. F, spacja, test. Nie, okej. Okay. I teraz sobie spróbujemy zaznaczyć. Chowamy klawiaturę wstecz, dół, a potem w lewo. Ukryj klawiaturę. No, tu mamy jeszcze jakieś pole tekstowe. Wersja uproszczona. Tu. Wróć przycisk poza... Chrome. Talkback pisanie polskich. Pole edycji. O, no. Wyświetlanie klawiatury. Koniec pola. Stan systemu. Zmień klawiaturę polski. Klawiatura LG. Ukryj klawiaturę. Wyczyść wyszukiwanie. Tekst został usunięty. Wyświetlanie klawiatury. F, spacja, test. Ukryj klawiaturę. I teraz robimy właśnie to menu kontekstowe. Pole listy. Test. Pole edycji. Alert lokalne menu kontekstowe. Opcje edycji na liście 3 elementy. Alert opcje edycji. Przenieś kursor na początek. Rozpocznij tryb zaznaczania. Chrome. Tryb zaznaczania włączony. Ułatwienia dostępu. Głośność ustawiona na 60%. Wyświetlanie klawiatury. No nie wiem, powiem wam, że nie wiem jak ten tryb zaznaczenia. Ja was spróbuję ostatni raz. Ukryj klawiaturę.
Test. Pole ed. Znowa launcher. No, słuchałem. Jeśli wam powiem przy okazji, jak wrócić do ekranu przeglądu, czyli od wszystkich aplikacji, to robimy za pomocą w prawo, w lewo, a potem w górę. Tyk, tyk. Tak jest, w lewo, a potem w górę. Chrome. Ostatnie ekrany. Chrome. Okej. Okay. Ostatni raz próbujemy. Wyświetlanie klawiatury. Chowamy klawiaturę w dół, a potem w lewo. Ukryj klawiaturę. Okej, okay, no i próbujemy zaznaczyć ten tekst. Ostatni już raz, czyli robimy znowu menu kontekstowe. To jest menu lokalne, czyli w dół, a potem w prawo. W lewo, przepraszam. Nie, w prawo, tak. W dół, a potem w prawo. Tak, tak, robimy. S, tak, na pewno, żeby się nie pomylić. W górę, a potem w prawo, tak. Tak, tak. Oj. Test. Już niedługo będziemy alert kończyć, bo jest długo, już robię. Alert, opcje edycji. Zaznacz wszystko. Chrome. Zaznaczony. Usuń. No nie umiem, nie umiem. Raz mi się udało, ale ja już w ogóle tam się pobawić. Ja wam dam do linka do takiej fajnej strony, gdzie jest wszystko opisane, takie instrukcji fajne, wszystko jest fajnie pokazane, ale już nie będę was tym męczył, jedziemy dalej. Pokażę wam jeszcze taką ciekawą rzecz, która się nazywa w tym talkbacku właśnie ta nawigacja. Bo można zmienić sposób odczytywania tekstu za pomocą talkbacka. Właśnie, to się nazywa tutaj nawigacja. Właściwie nie sposób edycji, nie sposób odczytywania, tylko sposób sposób przemieszczania się po interfejsie. Żeby to zrobić, po prostu możemy wejść do dowolnego ekranu. Ułatwienia dostępu, głośność ustawiona na 100%. Przyciszymy sobie trochę. Ułatwienia dostępu, głośność ustawiona na 80%. Dobra, idziemy dalej. Ekran główny, czyli sobie zrobimy, żeby wam to pokazać wstecz. Ekran główny, szukamy gestu na ściągę, mam ściągę. To jest w górę, a potem w lewo. W górę, w lewo. Tak, okej. Nowa launcher. I żeby zmienić sposób przemieszczania się po interfejsie, robimy gest. Albo do góry, albo na dół. Możemy zmienić. Teraz mamy domyślny sposób. Przesunę sobie palcem do góry. Elementy sterujące. Tak. Jak wybierzemy sobie elementy sterujące, to nasz talkback, że będziemy przesuwać sobie w prawo albo w lewo. Wyszukiwanie głosowe, przycisk. Nie ma następnego elementu, element sterujący. Szukaj przycisk. Nie ma poprzedniego elementu, element sterujący. Element sterujący to są elementy tak zwane sterujące. To są na przykład przyciski, suwaki, pola wyboru, jakieś pola tekstowe. To są elementy sterujące. I teraz tak, jeżeli sobie wybierzemy pola sterujące, teksty, pola, elementy sterujące, to będzie talkback przemieszczał się tylko i wyłącznie, że będzie zwracał uwagę, będzie tolerował elementy sterujące. Jeżeli sobie wybierzemy inny tryb. Linki. I teraz załóżmy, że przeglądamy stronę internetową, to będzie przemieszczał się tylko i wyłącznie po linkach. Ja wam pokażę. Uruchamy przeglądarkę. Wyświetlanie klawiatury. Wróć, ukryj klawiaturę. Otworzymy sobie jakąś stronę. Ekran. Nowa launcher. Chrome. HTTPS www. Wyświetlanie F. G. F. Oj, przepraszam. Edytowanie HTTPS www. Wyczyść w edytowanie wyszukaj lub D. Dobre programy. No właśnie. Dobre programy, portal nie tylko o. Na liście 70%. Dobre programy, portal nie tylko o oprogramowaniu. Komponent WebView. 100%.
I my mamy wybrane te linki, tak? Dwie słowa. Pierwsze, domyślny, nagłówki, linki. O, jak sobie wybierzemy linki, to teraz będę przemieszczał się tylko po linkach. Dobreprogramy.pl, link. Publikacje, link. Wideo, link. Programy, link. Gry, link. Sprzęt, link. Blogi, link. Forum, link. Oprogramowanie, link na liście 12 elementów. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Przemieszcza się tylko i wyłącznie po linkach, a teraz sobie zmienimy z powrotem na inny tryb słowa. Nagłówki. Albo nagłówki. Android Auto. Wielkie zmiany na lato 2019. System dostanie nowy interfejs i ciemny motyw. Nagłówek 4. No to czytać będzie nam na przykład nagłówki, czyli tytuły wiadomości, tytuły newsów, tytuły e-maili, tytuły na przykład nazwy kontaktów. To jest po prostu traktowane jak nagłówek. To już zależy od aplikacji, jaką uruchomimy. W jednej aplikacji jako nagłówek będzie traktowany tytuł wiadomości, w jednej aplikacji jako nagłówek będzie traktowana treść wiadomości, to już zależy od aplikacji, w jaki sposób jest zaprojektowana. Dobrze, to kolejny tryb. Linki. Elementy sterujące. To już było. Znaki. Znaki. Teraz jak będziemy przewidzieć sobie między elementami w prawo albo w lewo, to będzie czytało nam pojedynczo. S, E, E, R. Tak będzie literowało. Wielka litera A. O. Adam. Ups. W. Tutaj na przykład. Bild 2019. Wielka litera B. U. I. L. D. Spacja. 2. 0. 1. 9. Dwukropek. Spacja. Wielka litera M. Maria. Jak widzicie, ja literuję nam bild, bo jest zaznaczony teraz. Wybrałem. Nie będę tego, ale jest zaznaczony. Więc będzie przeliterowywał, będzie nam to. Wybierzemy jeszcze inny tryb czytania. Słowa. Słowa. Teraz będzie nam czytało słowo po słowie. Oj, co ja zrobiłem? No mam to rakietami jakieś tam. Pasek postęp 41%. 100%. Wróć przycisk. Piotr Urbaniak. Piotr Urbaniak. Pixor. Odwiedź na Facebooku. Odwiedź na Twitterze. Izraelskie. Bombardowanie. W. Strefie. Gazy. Nie. Brzmi. Jak. Coś. No widzicie, czyta nam pojedynczo. Nie, ja przesuwam w prawo albo w lewo. Coś. Jak, coś, szczególnego, prawda, szczególnego. Można sobie cofać i będzie nam czytało po słowie. Znaki. To już było. Słowa. Było. Wiersze. O, wiersze. No to będzie nam czytało wiersz po wierszu. Ten wiersz zaczyna się od izraelskie słowo, a kończy się na słowie gazy, więc powinno nam przeczytać. Izraelskie bombardowanie w strefie gazy. Tylko to powinna przeczytać, więc zobaczymy. Już na pewno nie brzmi jak coś. Izraelskie bombardowanie w strefie gazy. O, jak tak jak mówiłem, tak zrobiło. Kolejny wiersz zaczyna się. Nie brzmi jak coś szczególnego, prawda? Nie? Zobaczymy. Izraelskie bombardowanie w strefie gazy. Nie brzmi jak coś szczególnego, prawda? No a, się kończy, dlatego przeczytało A. No i tak sobie można właśnie też zrobić, żeby czytało nam wiersz po wierszu. Domyślny. Domyślnie, no to wszystkie elementy będzie czytało. Będzie zwracało uwagę na linki, na tekst, na przyciski, na elementy sterujące, na wszystko. Więc fajnie, więc jak potrzebuje, żeby wszystko było czytane, to można tak ustawić. Te opcje nawigacji są dostępne też w menu lokalnym.
to zrobimy sobie menu okolne, to ono jest uruchomione na pomocą czy menu okolne, górę, a potem w prawo, tak? Tak. Słowa. O, jak widzicie, mamy... dwukrotnie, by uaktywnić. Wyboru, możliwość wyboru właśnie tych sposobów tego czytania. Anuluj przycisk. Dobra. No, no izraelskie to... bombardowanie w Strefie Gazy nie brzmi jak coś szczególnego, prawda? A już na pewno jak coś, co mogłoby przykuć uwagę czytelnika serwisu technologicznego. Tym razem jednak sprawa okazuje się wyjątkowo nietypowa. Otóż żołnierze sił obronnych Izraela twierdzą, że rozpoczęli ostrzał, gdyż w namierzonym budynku ukrywali się cyberprzestępcy, donosi. O, to dobrze. Tego się dowiedziałem przy okazji. Dobrze. No to byłoby już wszystko na ten temat. Temat wyczerpałem prawdopodobnie. Niektóre funkcje, wiem, ten film będzie mega, mega długi. No ale wiem, chciałem pokazać wam to dokładnie, tego talkbacka. Więc już będziemy kończyć powolutku. No jeszcze myślałem, żeby omówić ustawienia szybko. Ale chyba to zrobię, ale tak powierzchnie, tylko przejdziemy ustawienia talkbacka. Co tutaj można zrobić jeszcze, nie? Ale jeżeli chodzi to o to, to najważniejsze funkcje pokazałem. Miałem problem z tym edytowaniem tekstu, no bo to różnie działa, to prawdopodobnie zależy też od wersji, od telefonu, więc to już musisz sobie sprawdzić. Ja mam tam linka do tej strony, gdzie jest pokazane, napisane. To już sprawdź sobie na swoim telefonie, bo na moim LG V30 to nie działałby. Trzeba, więc sobie też sprawdź na telefonie, którego osoba niewidoma albo znajomy będzie używał. No ale ja sobie będę powiedział, że zagniemy na te ustawienia, wyłączymy sobie talkbacka, żeby już nie przeszkadzał i przejrzymy sobie ustawienia jego i będziemy kończyć. Także zobaczymy tego ustawienia, tylko wyłączymy sobie talkbacka, żeby go szybko wyłączyć. Można też przytrzymać obydwa przyciski, włącznik ściszania i podgłośniania jednocześnie. Dzwonek wyświetla ustawienia głośności. Usługa TalkBack jest wyłączona. O, i szybko wyłączyłem to wstrzymanie jednocześnie przycisku zgłaszania i ściszania. Teraz szybko wrócimy sobie jeszcze do ustawień. Już TalkBacka wyłączyłem. Jeszcze tutaj dostępu. Wizja ustawienia TalkBack. I tu mamy ustawienia. Ekran prywatności. A skrót do talkbacka, no to jest właśnie ta opcja właśnie włączenia go przez przytrzymanie, ściszanie i podgłośnienia. Ekran prywatności. Nie wyłączaj podświetlenia żadnego ekranu, dotknij dwa razy, żeby dwoma lub trzema palcami, aby włączyć lub wyłączyć ekran. No tak, akurat w moim telefonie jest to niedostępne, nie wiem czemu. Ja to mam włączone, ale nie mogę tego wyłączyć. To by dosyć zależy od urządzenia. Przetwarzanie tekstu na mowę. To sobie możemy skonfigurować tutaj mowę. Szybkość. To jest przykład syntezy mowy w języku polskim. 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 Stonację. To jest przykład syntezy mowy w języku polskim. To jest przykład syntezy mowy w języku polskim. No to dobrze, dobrze. Można się tak pobawić właśnie w taką syntezę mowy, dopasować, resetować. Tutaj jeszcze można zmienić język, zmienić silnik, jak mamy więcej w telefonie, ale ten domyślnie jest naprawdę dobry, więc nie polecam, nic nie trzeba nic instalować. Dalej mamy same ustawienia już talkbacka i tu możemy ustawienia zmiany tekstu na mowę, to już wam pokazałem. Szczegółowość, tutaj można zdefiniować, co ma być czytane. Jak wybierz ustawienie standardowe, ja polecam to zaznaczyć i tutaj sobie zdefiniować. Echo klawiszy, czy ma być odczytywane, mają być naciskane klawisze odczytywane? Nie? Tak? Odczytuj wskazówki dotyczące elementów użytkowania. Odczytuj informacje o listach i siatkach. Odczytuj liczbę elementów na ekranie.
odczytuje typ elementu, co to ma być, co to jest, to co wybraliśmy. Tą liczbę elementów też można włączyć. Odczytuj znaki fonetyczne, to nie wiem, więc nie wypowiem się, co ta opcja robi, bo nic ona u mnie nie zmieniła. Znaki fonetyczne będą odczytywane po przytrzymaniu klawisza i przesuwaniu. Aha, no to po, chodzi o klawiaturę, żeby można było przytrzymać i ona i przesuwać po klawiszach, to będą litery wymawiane. Zmienić tonację, możemy wypowiadać wpisywany tekst niższym tonem. Mów przy wyłączonym ekranie, tego nie polecam, chyba że dana osoba wymaga tego. Tak, wyłączymy ekran, to będzie nam czytało powiadomienia o nowych wiadomościach na przykład. Kolejność opisów elementów można zmienić. Polecam sobie zatrzymać film i dostosować. Zobaczyć. Do tytułu identyfikator elementów, tak nie mamy, na przykład niektóre przyciski nie są opisane, to możemy za pomocą etykiet je opisać, a jeżeli nie mają etykiet, to będzie czytało nam przycisk 56, albo przycisk numer 33 jest taki, taki, taki. Ja z tego nie polecam korzystać, polecam użyć etykiet, ja wam teraz jeszcze pokażę etykiety. Wstrząsanie telefonem, aby rozpoznać ciągłe czytanie. Czyli to ciągłe czytanie to jest to czytanie od początku do końca. To sobie tutaj możemy skonfigurować potrząsnięcie telefonem. Odczytywanie haseł, tego nie polecam włączać, bo jak to włączymy, to będzie nam odczytywało wpisywane hasła do kont na Facebooku na przykład, a jak sobie to wyłączymy, to tylko na słuchawkach, tak polecam zrobić. Sygnał wibracyjny, czyli wibracje, dźwięki można włączyć, głośność sygnału dźwiękowego, wyciszenie dźwięku, czy po prostu jak słuchamy muzyki, to taka osoba słucha muzyki, to będzie syntezator mowy mówił, to ta muzyka zostanie wyciszona. Automatyczne przewijanie list, tak? Przemieszczamy się między elementami, aktywacja jednym kliknięciem, opcja eksperymentalna. Tego nie polecam używać, bo to jest jeszcze niedopracowane do końca. Menu kontekstowe jako lista możemy włączyć albo wyłączyć. Jeżeli wyłączymy, to będzie lista w postaci takiego okręgu, ale ono jest naprawdę niewygodne. Ja polecam używać list. Jest dużo lepsze, łatwiejsze w ogarnięciu. Tutaj możemy skonfigurować... Oj, przepraszam, tutaj z góry coś zostało na jakieś powiadomienie. Tutaj można skonfigurować sobie gesty, co ma się dziać po wykonaniu wybranego gestu. Polecam sobie zajrzeć i przejrzeć, skonfigurować. Wybieranie tej opcji wam nie pokażę, bo to jest w dół po czytniku linii papilarnych. Ja mam w swoim telefonie czytnik linii papilarnych, ale on jest niekompatybilny z tą aplikacją. LG zabezpieczenia ma jakieś i nie oferuje tej funkcji, więc on tego nie powiem, nie zademonstruję. Skróty klawiszowe, tego również nie pokażę, bo musiałbym mieć klawiaturę sprzętową podłączoną przez Bluetooth, a takiej nie posiadam. Tutaj sobie można skonfigurować skróty klawiaturowe. Efekty niestandardowe. Etykiety niestandardowe, to właśnie te opisy. Można tutaj sobie zaimportować z pliku. Albo zapisać na telefonie. Teraz wam powiem, jak dodać taką etykietkę. Czytanie dotykiem, czy to sobie możemy włączyć, jeżeli to włączymy, to będzie odczytywało to, co dotkniemy, a jeżeli to wyłączymy, to nie będzie odczytywało tego, co dotkniemy. Okej, co ma ulepszony fokus, czyli ta zielona ramka, jak to włączymy, to przy zmianie ekranu przynosi oznaczenie na początkową lub poprzednią pozycję, no, czyli albo pierwszy, albo ostatni element, nie na ekranie, automatycznie.
Polecam to aktywować, dzięki temu będzie łatwiej użytkować telefon osoby niedowidzącej. Otworzyć TalkBack w sklepie Play, bo widocznie w niektórych telefonach jest to niedostępne domyślnie i trzeba zainstalować Android Accessibility Suite. Ja mam linka też do tego dam. Jeszcze ostatnie ustawienia programistyczne, to sobie pominiemy. Samouczek, można do tego wejść z tego poziomu do tego tutoriala, co był na początku, o pomoc i opinię otworzyć w internecie. Linka też dostaniecie. Politykę prywatności, czyli po prostu jakieś tam licencje i warunki korzystania z usługi. Dobrze, no i to byłoby wszystko. Będę już powoli się żegnał z wami. Mam nadzieję, że wam to się spodoba, ta funkcjonalność, bo jest naprawdę ciekawa, warta uwagi. Jeżeli macie osobę niepełnosprawną, niedowidzącą, albo niewidomą w rodzinie, albo u znajomego, to warto zapoznać z taką osobę, z tą funkcją. Może jej się przyda, może będzie chciała używać smartfona. Dzięki tej funkcji nie ułatwi jej to. No, warto sobie sprawdzić. Warto przekonać taką osobę do używania. Oczywiście nic na siłę, nie? Jeżeli nie będzie chciała, to nie. Ale można spróbować. Zawsze można spróbować, nie? Ale się z wami będę żegnał. Do zobaczenia w następnym filmie. Aha, jeszcze wam pokażę te nie zakładki, tylko etykietki. Włączymy sobie tego TalkBacka jeszcze na chwilkę. Bo to jest ważna rzecz. Ułatwienia dostępu, wizja. TalkBack aktywujemy. TalkBack włączony. Wizja. I teraz o co chodzi z tymi całymi etykietami? Obszar roboczy, jedno z jednego. Otworzy sobie launcher. Aplikację. Szukaj przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnienie. Otworzy sobie aplikację Radia SK, bo tam jest taki przycisk. Bez etykiety. Folder muzyczny. Folder otwarty 4x5. Poweram. Scrimfonch Eskago. Klik. Folder zamknięty. Eskago. Ładowanie listy stacji. Eskago. 8 kanałów. Imagine Dragons Bat. No, przepraszam, tutaj mi się jakaś reklama uruchomiła. I teraz mamy przycisk Play bez etykiety. Jak sobie na niego aktywuję go wybiorę. Dla bez etykiety przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Jak widzicie, jak słyszeliście, czytało bez etykiety przycisk. Czyli nie wiadomo, co to jest, nie? I teraz ten przycisk można opisać w jakiś sposób. Żeby go opisać, otwieramy menu lokalne, czyli za pomocą gestu w górę, a potem w prawo. Alert lokalne, menu kontekstowe. Etykiety na liście, dwa elementy. Wybieramy etykiety. Nawigacja, etykiety. Alert etykiety. Dodaj etykietę. Tak. Kliknij Eskago. Wyświetlanie klawiatury. Stan systemu, zmień klawiaturę w polski, klawiatura LG. Alert, dodaj etykietę. Edytowanie tekst etykiety, pole edycji. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie naciśnięcie. I O, P, P, L, L, Z, A, H, Y, Y. Spacja. Play zastępuje play, wielka litera play. Anuluj, OK, przycisk. Ukryj klawiaturę. Eskago. Play przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Radio SK, play przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Teraz nie ma bez etykiety, tylko czyta play, nie? Tak samo można zrobić z pauzą. Tylko muszę przyciszyć muzykę. Muszę włączyć na chwilę. O, i teraz można sobie... Bez etykiety przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Jest teraz pauza, ale jest bez etykiety, bo już playa sobie opisaliśmy, nie? Play bez etykiety przycisk. To ja muszę opisać sobie pauzę. Etykiety na liście. Nawigacja. Etykiety. Dodaj etykietę. Wyświetlanie klawiatury.
O. Usunięto O. P. L. A. Y. O, przepraszam, co tam wszystko robię. Usunięto Y. Usunięto Y. Znaki. Domyślny. Anuluj. Ukryj klawiaturę. Bez etykiety przycisk. Wklej przycisk. Brak elementów menu. Bez etykiety na... Dodaj etykietę. Wyświetlanie klawiatury. P. A. U. Z. A. Pauza. OK przycisk. Ukryj klawiaturę. Pauza przycisk. O. Kliknij. Pauza przycisk. Radio Esk. Play przycisk. Bez etyk. Train drive. Pauza przycisk. Play przycisk. Pauza przycisk. No, może by to słyszeć. Widok ogólny. Ustawienia. Usuń wszystko. Wszelkie ostatnie aplikacje zostały usunięte z listy. Nowa Dobra. Launcher. Szukaj. Włączę sobie talkbacka już. Dzwonek wyświetla ustawienia głośności. Wyłączyłem talkbacka. I będę już się z wami żegnał. Do zobaczenia w następnym filmie. Pokazałem właśnie te etykiety na koniec. I już się z wami będę żegnał. Cześć. Do następnego razu lajkujcie, subskrybujcie, ukomentujcie filmy, udostępniajcie je znajomym. Do zobaczenia następnego razu. Cześć.